Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam wodniki na czytanie na miesiąc marzec 2024 roku. Czytanie ogólne, kolektywne dla wszystkich. Weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania. Moi drodzy, dziękuję Wam za dotychczasowe lajki, subskrypcje i za komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Osoby, które są na kanale po raz pierwszy, zapraszam do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Moi drodzy, nic nie umknie Waszej uwadze. Zaczynamy od karty mądrości wyrocznej. Sprawdzimy, jakie przesłanie dla wodników na miesiąc marzec 2024 roku. Wypadła nam karta wodniki i wodniczki, kręcenie się w kółko. Kręcenie się w kółko, karta numer 25. Ten numer może być istotny dla Was w marcu, moje wodniki. Spirala wydarzeń, w której nie ma lekcji do odbycia. Cykle, które musisz przerwać, to ponowne spojrzenie na wzór działań z nowej perspektywy. Pojawienie się tej karty przypomina, że chociaż może się wydawać, że cofasz się, to tak naprawdę jesteś na wyższym poziomie i spoglądasz z góry na swoje położenie. Nauczysz się czegoś, zrobisz coś lepszego i przerwiesz cykl ustanowiony w przeszłości. W rzeczywistości masz widok z lotu ptaka na swoje początkowe kroki i możesz uzyskać dostęp do mądrości i wyciągnąć wnioski. Zastanawiasz się, jak się tu ponownie znalazłeś? Czy coś wydaje Ci się znajome w Twoim obcowaniu z innymi? Może trochę zbyt znajome. Nie dziw się, że odtwarzasz starą historię z osobą tego samego typu, która może nie wygląda podobnie, ale która przyciągnęła cię ze względu na znajome cechy. Twoja relacja jest mieszanką tego, co dobre i tego, co potencjalnie stanowi wyzwanie. Zostałeś przyciągnięty do tej osoby wskutek planu ducha, mającego na celu twój rozwój. Być może wróciłeś do znanego ci miejsca, dzięki czemu na nowo możesz zrobić pewne rzeczy, tylko tym razem inaczej. Ponieważ nauczyłeś się czegoś wartościowego od ostatniego razu. Jak zdecydujesz się zachować teraz, gdy masz już odpowiednią wiedzę? Zachowaj ciekawość i trzymaj się z dala od gry w obwinianie. Bardzo cenna informacja, bardzo cenne przesłanie z tej karty, kręcenie się w kółko. Pewnie będziecie to jeszcze odtwarzać po tym rozkładzie. Zapewne będziecie jeszcze, moi drodzy, przesłuchiwać raz przesłanie mądrości wyrocznej, tak aby to czytanie było bardziej spójne i zrozumiałe. No. Wodniki i wodniczki. Wodniki. Co jest tematem przewodnim czytania w marcu? Świat. Karta świata. Jakie przyjmujecie postawy, jakie przyjmujecie podejście? Czwórka buław. I co z tym robicie? Jaka wskazówka? Sąd ostateczny. Okej. A w tle... Umiarkowanie, siódemka kielichów, dziewiątka monet. Ha. W tle, kochani, jest równowaga, jest wytrwałość, jest cierpliwość. Jesteście cierpliwi i wytrwali. Tu jest balans, tu jest równowaga. Tu jest też dużo fantazjowania, mrzonek, ułudy, idealizowania partnera, partnerki przyszłej, obecnej, docelowej, docelowego. Dużo opcji. Tu może być dużo opcji i... Albo chęć pozostania singlem, singielką, albo chęć bycia singlem, singielką. Albo po prostu jesteście obecnie, niektórzy z Was, stanu wolnego lub czujecie się. Tak się czujecie wewnętrznie, jakbyście byli niezależni, jakbyście nie byli zależni od kogoś, jakbyście z kimś nie byli. Pomimo, że moglibyście być z kimś pod jednym dachem, to jednak macie tutaj fantazjowanie, macie opcje w głowie. Jest tu taka możliwość. Ale co tu się dzieje?
Bo to, co w głowie, to jedno, iluzje mrzonki, i w tle mamy mimo wszystko jakąś równowagę, jakiś balans, jest cierpliwość, jest wytrwałość, brak namiętności może być. Karta świat. Karta świat w temacie przewodnim czytania, moi drodzy, drogie wodniki i wodniczki, symbolizuje zamknięcie pewnego etapu w Waszym życiu z osiągnięciem sukcesu, ze spełnieniem marzeń, z realizacją planów, być może ze zdobyciem jakiegoś uznania, nagrody, sławy. To dobra perspektywa. Tutaj zamykacie jakiś ważny etap w Waszym życiu z osiągnięciem sukcesu. Dzięki temu osiągacie spokój wewnętrzny. Tu jest osiągnięcie spokoju wewnętrznego. Tu są powodzenia we tu jest powodzenie we wszystkich sferach życia. Mogą w marcu pojawić się zagraniczne kontakty, poznanie osoby z zagranicy albo kontakt z osobą z zagranicy. A możecie, kochani, w zdrowiu trzeba by uważać na różnego rodzaju nerwice lub jakieś nałogi, na depresję oraz różnego rodzaju fobie. Tu się pokazują takie sprawy w marcu dla kogoś. Kochani, w relacjach, w związkach to jest szczęście w relacji, dobre relacje, zgoda. Tu może być pogodzenie się, zgoda lub po prostu zgodne życie. Spokojne, zgodne życie bez przykrych niespodzianek. Dobre kontakty. Piękne uczucia symbolizuje karta świata. Mówi o pięknym uczuciu, o stanie zadowolenia, o stanie spełnienia w marcu. Być może spotkaniu charyzmatycznej osoby, która będzie miała na Was dobry wpływ. W stałych relacjach i związkach mogą być narodziny potomka w marcu. Mogą być narodziny dziecka. Moi kochani, w sferze zawodowej to jest też takie spełnienie na polu zawodowym. Tu jest rozwój osobisty przede wszystkim. Jest możliwa nagroda, uznanie, jakiś zaszczyt, uznanie finansowe na przykład. Tutaj nie będzie potrzebny duży wysiłek, aby otrzymać na przykład awans lub podwyżkę w pracy w marcu. Może to przyjść dużo łatwiej. Dużo więcej szczęścia na spełnienie jakichś marzeń i pragnień. Kochani, świat to jest największe spełnienie, największe szczęście i największy sukces. A to może być też, kochani, wyjazd, który może się zaznaczać w marcu, nawet zagraniczny. Ale tutaj może być przede wszystkim pozytywne zakończenie jakiejś sprawy, szczęśliwe zakończenie jakiejś sprawy, no i spełnienie marzeń. Słuchajcie, świat mówi o uwolnieniu się od dotychczasowych trosk, o braku problemów, o sukcesach, o sławie, o radości życia. Przede wszystkim ktoś znajduje swoje miejsce w życiu. To może być faktycznie znalezienie swojego miejsca w życiu we wszechświecie, to może być znalezienie, nie wiem, domu, mieszkania, działki, ale to może być znalezienie takiego miejsca, wiecie, u boku kogoś również, tak, że czujemy się, że jesteśmy na właściwym miejscu, tak? Czujemy zwycięstwo, harmonię, pełnię miłości i zdrowia, akceptację takiego, jakim się jest, kochani. Tu jest realizacja celów, tu jest dobrobyt. Słuchajcie, osoby, które szukają pracy, tu jest znalezienie właściwej pracy. Rozwój osobisty w miejscu pracy. Pięknie. Co wobec tego, jaką przyjmujecie postawę, jakie przyjmujecie podejście? W czwórce buław to jest, kochani, przyjęcie, skupienie się na dobrobycie, na ochronie, na bezpieczeństwie, na stabilizacji, zbieranie plonów z wcześniejszych działań. Po prostu zbierzcie te plony swoich wcześniejszych działań i czwórka buław mówi, zakończcie pozytywnie jakieś wcześniejsze działania. Bo to jest wskazanie na znowu osobisty sukces, osobiste osiągnięcie, jakąś stabilizację po wcześniejszych działaniach lub jakąś stabilizację po podjętej decyzji. Tu być może będzie podejmowana jakaś decyzja, która spowoduje większą stabilizację, większe bezpieczeństwo, takie, wiecie, ogólnie bezpieczeństwo materialne, emocjonalne. Coś tutaj się dobrze ułoży, kochani, na pewno. W każdym razie pomyślność wszelka, słuchajcie, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe i jaką przyjąć postawę i podejście, utrwalić, iść w kierunku trwałości, związku i stabilizacji, czyli nie bujać w obłokach, nie śnić, tak wiecie, nie mieć tych mrzonek, nie idealizować, nie trzymać w głowie różnych opcji, nie trzymać w głowie bycia osobą niezależną, tylko zdecydować się na jakąś stabilizację, na trwałość relacji i związku.
postawić, kochani, na tą pewność, na ten dobrobyt, na to bezpieczeństwo. Single tutaj na co mają postawić? Na czas odprężenia, zabawy, na odbywanie różnych spotkań. To mogą być liczne spotkania towarzyskie. Jeśli będziecie zapraszani po prostu licznie, to idźcie, pokazujcie się, wychodźcie, spotykajcie się. Tutaj wszystkie sprawy związane z uczuciami, z relacjami mają dużą szansę powodzenia w tej karcie. Moi drodzy, zaproście, jeżeli macie, organizujecie, nie wiem, ślub, wesele, to zaproście. Pamiętajcie o tym, aby nie zapomnieć o nikim, o kim nie chcielibyście zapomnieć, jeżeli chodzi o zaproszenie kogoś na uroczystość weselną, ale sami możecie również taką uroczystość, takie zaproszenie otrzymać. Jeżeli otrzymacie takie zaproszenie, to po prostu idźcie. Tak? Tak. Bo dla singli, singielek nadchodzi nowy etap i czas na zawieranie nowych znajomości. Dobry czas na zawieranie nowych znajomości. Drogie wodniki, słuchajcie, jeżeli wy macie podjąć jakąś decyzję, przyjąć jakieś podejście, postawę, być może wy będziecie kogoś awansować, być może wy dacie komuś podwyżkę, jeżeli nad tym się zastanawiacie, tak, to jest dobry czas. Być może otrzymacie dobrą ofertę pracy albo macie komuś dać ofertę pracy. To może być ten czas. To może być czas nawiązywania sprzyjających kontaktów biznesowych. Jeżeli macie w tym tygodniu do zdania, do zaliczenia jakiś egzamin, to będzie raczej radość ze zdanego egzaminu, więc lepiej go nie odkładać, lepiej iść. No jest większa szansa, że zdacie, że to się powiedzie, tak? Że pokonacie trudności. W każdym razie, kochani, co robię? Co tutaj, jaką przyjąć postawę, jakie przyjąć podejście? Umacniać więź, umacniać trwałość relacji, postawić na stabilizację, iść w kierunku stabilizacji. Tu jest zakończenie budowy domu, ale ktoś może też przeprowadzać się do nowego domu, więc tu jest jakby informacja przeprowadź się, tak? Przeprowadź tą przeprowadzkę, zrealizuj to, tak? Więc tu może być dla kogoś wskazaniem przeprowadzka do nowego domu, albo zakończenie budowy domu, albo w ogóle przeprowadzka. Dla kogoś to może być też szczęśliwy powrót do domu, dla innych z Was na przykład urlop. Jest też taka możliwość. No w każdym razie, kochani, ktoś z Was może zechcieć odkrywać też jakieś nowe obszary w swoim życiu. To właśnie może być nowa praca, nowa oferta, właściwa praca, podążanie jakąś nową drogą. Co z tym zrobić? Sąd ostateczny. Co z tym robicie? Sąd ostateczny. I tutaj, no w sądzie ostatecznym, kochani, rada, wyzwólcie samego siebie, tak? Trzeba wyzwolić samego siebie, ale przede wszystkim, co z tym robicie? Odradzacie się. Uwalniacie się od starych problemów, od trosk. Przebaczacie. Tu jest przebaczenie. Albo wy przebaczacie, albo ktoś wam przebacza. Tu jest danie drugiej szansy. Tu jest odnowa duchowa, przemiana, szczęśliwe rozwiązanie problemów, odrodzenie w związku, odrodzenie uczuć, druga szansa, powrót partnera, powrót partnerki. Tu jest przywrócenie wiary w prawdziwą miłość. Tu jest dla kogoś znalezienie wymarzonej pracy, awans zawodowy, uznanie, otrzymanie korzystnego wyroku, odzyskanie wolności dla kogoś jakiejś też, nie wiem, może ktoś, no odzyskanie wolności takiej dosłownie, no tu się pokazuje jakiś singiel, singielka, jeżeli ktoś chciał wyjść z relacji związku, może się to udać komuś, ale to jest raczej powrót partnera, partnerki. Tu jest skłonność do przebaczania którejś ze stron, kochani, tak więc przebudzenie nastąpi, takie odrodzenie, przebudzenie, wyzwolenie samego siebie, kochani. Osoby, które są same, mają możliwość poznania nowej partnerki, nowego partnera i macie szansę, wodniki, przeżyć przełomowy okres w Waszym życiu. To może być odrodzenie relacji, odrodzenie związku, to mogą być w ogóle zmiany w życiu Waszej rodziny. Dla kogoś może to być rozwód, dla kogoś innego małżeństwo, decyzja o małżeństwie, o stabilizacji. Tutaj mogą też być narodziny dziecka, są dwie karty narodzin dziecka, świat i sąd ostateczny, ale tutaj czwórka była, więc tutaj wy też jakie przyjąć podejście, postawę, iść w kierunku sielanki, w kierunku spokoju, w kierunku stabilizacji, takiego wiecie, spokojnego, ustabilizowanego życia pod jednym dachem. Natomiast sąd ostateczny, no też mówi właśnie o tym powrocie, mówi o tym małżeństwie. Tutaj może być jakaś decyzja o ślubie, też ktoś może zdecydować się na ślub.
bo tutaj jest powrót partnera, partnerki już na stałe. To nie jest tak, że tu będzie, wiecie, wracaliście do siebie, będziecie wracać jeszcze następny raz albo się jeszcze rozchodzić. Nie. Tu jest już decyzja o odrodzeniu, tu jest odrodzenie uczucia, ale też decyzja o powrocie w kierunku ustatkowania się, takiego już na stałe, już na trwałe, tak? Do końca żyli długo i szczęśliwie, to jest na tej zasadzie. No, może też ta karta świata tutaj też pokazuje, że jest takie spełnienie wasze, największe osiągnięcie, największego szczęścia, być może znalezienie swojego miejsca na ziemi, do życia też, kochani. I to kręcenie się w kółko, pamiętajcie o przesłuchaniu jeszcze raz karty mądrości wyroczni. Moje drogie wodniki i wodniczki, buziaczki, pa, pa.